Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Oczywiście witam Was już w nowym roku 2024, 2 stycznia dzisiaj, bo jest bez wtorek. A jak jest wtorek, no to Jelengrad. Tutaj oczywiście, jak widać, już dzisiaj żniwa dalej, a połączone z wapnem. W domu to jest raz, dwa, trzy, cztery kawałki. Tutaj już sobie wapnuję Deutschwar z rożytnikiem. Tutaj czeka na mnie Steyr, ale zanim Steyr to pierwsza trzeba kombajn ogarnąć, żeby tutaj sobie kosił. Wtedy możemy sobie iść na dziwki nawet. Nie, nawet tak na poważnie to potem idę do kombajnu, bo będę trójkę i czwórkę kosił. Jak koszę trójkę i czwórkę, to dopiero zabiorę się za wapnowanie. Ale zanim wapnowanie, to ja muszę zacząć czekać, czy ten kombajn się nie zabi. Pardon. Coś musiałem tym idealem kosić. Ale dobra, dobra, już wiem. Jakieś małe, coś musiałem dokaszać, że jechałem tyle na godzinę. Ale to nie ważne. Dobra, ty tutaj sobie jeździ, a ja wsiadam do kombajnu tego, do Triban T1000. Taki duży kombajnik. 20 metrów header. No, zbiornik 120 tysięcy litrów, bo to jest wersja nierealna. Realna ma 37 tysięcy litrów. 30 na godzinę oczywiście się nie miedzie. Oczywiście header mam sobie na standardowo 20, ale jeżeli mam tego moda, to skręciłem sobie go plus 10, czyli dałem mu 30. A to, że przed chwilą miałem 50, to przez przypadek, no bo po prostu poza cikiem ogarniałem pole, tak, jedno i sobie włączyłem prędkość, żeby troszeczkę szybciej to ogarnąć i tyle. Bo standardowo ten header ma 20 na godzinę. Więc... Więc no można poszaleć, nie? 20 metrów też robi robotkę. Więc zacznie się w sumie, jak to pole będzie znikać. To najgorzej jest tutaj zacząć te pole. Jak już tu będzie obcięte naokoło, już będzie słabe. Zbiornik 120 ton, więc... prawdopodobnie od razu będę na gospę jeździł, się sypał. Właśnie nie wiem, czy sobie nie zrobić jakiegoś odcinka z wywozu tej pszenicy z silosa, bo to też może być sobie fajna akcja. Chyba na silos do mnie będę sypał pszenicę. A nie wiem, czy mi nie dało tyle, proszę ja was. Tam chyba z 300 ton dało. 417, tak, okej. Okay. Sorga też tam parę ton da. To tam kosi sobie John Deere, więc nie ma problemu. Pszenicy też trochę da, bo mam dwa pola. Trzy, bo jeszcze tutaj 19 jest do koszenia będzie, ale to John Deere będzie kosił, jak skończy. A 4, bo jeszcze 9 jest. Ale to trochę będzie tej pszenicy jednak. No i właśnie chciałem powiedzieć, że te head troszeczkę lepiej takie skosy ogarnia, ale nie aż takie ostre oczywiście, nie? Zobaczcie, że ja tu pod samą górę praktycznie mogę skosić. I tu jest już za ostro, no ale... No bo te pole ja miałem w ogóle przerobić. Do tej dwójka nie wiadomo, kiedy będzie koszona. W październiku będzie koszona. No bo jest oczywiście... soja na niej. W sumie teraz żałuję tylko jednego w tym kombajnie, czego nie zrobiłem. To tego, że jak go wypożyczałem, to nie wziąłem tej większej mocy silnika, nie? Tak, teraz żałuję tego. Wtedy jak ja bym tam to zrobił, ten większy moc silnika, nie? Bym tutaj mu dołożył, to on by tu się tak szarpał. No ale dobra, no. Trudno. Nie dołożyłem, to nie. Tak teraz muszę się męczyć 8-7 na godzinę, a tak to bym tu pewnie jechał z 20. No i kurczę, tak...
Dzisiaj, czyli 29 grudnia, piątek, to ja się cały dzień siedzę i siedzę i cały dzień dzisiaj koszę. Dosłownie cały dzień dzisiaj koszę farmingu. Cały dzień koszę farmingu. Oczywiście no byłem w robocie, tak, ale od roboty, czyli jak 17:30 wróciłem do domu gdzieś, to od tego czasu cały czas albo koszę, albo wapnuję. Bo choćby run nagrywałem ponad 2 godziny. Tam 2 godziny ja się nie zwyszę, żywa. Bo oczywiście tam naprzód to zrobiłem. No to tam 2 godziny kosiłem i to potem od razu było wapnowane też, tak samo jak tutaj. No ale... trudno. Tutaj też miałem szybko tylko dokończyć te pole, jedno. A wyszło, że byłem 100 minut na serwerze. Jestem już 100 minut na serwerze, więc... miał być szybko ogarnąć się save'a, tylko dokończenie jednego pola do koszenia. A potem nagle się okazało, że jeszcze jest drugie do koszenia. I trzecie, bo zapomniałem jeszcze o tym rzepaku na siedemce. Ale to już na szczęście już kosił, tylko to już kosił ten, nie? Idealno, ale... miało być jedno pole do dokończenia, do koszenia, wyszło na to, że kosiłem chyba z 3 pole. Ja zapomniałem tego tu wyrównać terenu. Ale dobra. To na razie zrobię tak, że przeciągnę go tu i tyle. Bo ja pamiętam, jak tu trawę orałem, żeby sobie pole zrobić. No to tutaj miałem to... ja to miałem ten teren naprawić, no ale już nie było pieniędzy. Dobra, teraz się wciągnie. Nie było pieniędzy i koniec. Bo tam prawdopodobnie... może jakieś zboże to się... zobaczę. Teraz tych łąk takich doszło. No patrz, kolejne pole wyszło do wapnowania. Ale dobrze, te pole nie jest załapnowane. Tylko na ostatnim było wapnowane. Przed siewami się nawet zdaje, że to chyba było wapnowane. Weźmy tam... tak jakoś... weźmy tam świta, że to niedawno było koszone. Jak fajnie się to światełko zapalam. Jedne, potem nagle trzy. Cudownie. O, patrz, 50%, to jest 60 ton. No więc będę musiał jechać na Silas, ale to złożę sobie headery, pojadę sobie kombajnem, bo się nie opłaca mi tutaj przyczepy przyciągać, bo nawet nie mam. Nie mam przyczepy. Znaczy, no mam na gospodarce stoję, jest skryta, ale nie mam ciągnika. A tak, żeby te 120 ton wysypać, to bym musiał raz, dwa, trzy, cztery razy jechać. Musiał 4 razy ciągnikiem jechać, żeby to wysypać. To jedź pan, nie warto. Lepiej kombajnikiem przejechać. Jedzie 50 na godzinę, więc... dość szybko obrócę, a on szybko wysypuje ten trajban, więc... no a mówię, minuta odcinka jest 9, a już mam pół pola skoszone. Czy no, jeszcze nie pół, ale... tutaj myślę, że jeden albo dwa przejazdy bym zrobił jeszcze, to będzie pół pola. Widzicie, no 20 metrów robi robota header. No i przede wszystkim prędkość, nie? Że to jest 3 razy szybciej niż standardowa, prędkość. Standardowa prędkość czym jest 10. Znaczy, no dlatego header akurat jest 20, ale chodzi mi o farmingową oryginalną, to jest 10. Tam w idealnym sobie było kręcone, bo taki jest po prostu header ustawiony od początku, oryginalnie. Więc nic mu nie zmieniałem, dlatego nie jest 13 idealnie. No a John Deere jak John Deere. A John Deere wiadomo, że będzie jechał 10, bo jest oryginalny. A ideal już był z mod huba, z modów i tak to wychodzi. Właśnie ciekawe, czy na 9 nie.
A, 19 była przecież wapnowana. 19 była wapnowana, więc nie wiem. O, patrz. Kontrakty chyba nie oddają. Za 4300 właśnie. No co mi się 17 miga? Przecież tam kosiłem. No i tak, jak już miałem tego trajbana, to tam po prostu pojechałem tym kombajnem raz, dwa, to skosiłem i tyle, nie? Rach, ciach, ciach, pozamiatane i nie dość, że szybko, to jeszcze szybkie pieniądze, bo tam 3700 za owiec dostałem i jeszcze 4300 za skoszenie, nie? Więc zarobiłem jakieś 8 tysięcy? 8 albo 9. Jeszcze jeden przejazd zrobię, tak? Jeszcze się zdążę wrócić. No i pięknie to idzie koszenie. No dobra, taką miniaturkę trzeba zrobić. Nie będę kombinował z tym. Bo reszta to wiadomo, że moje kombajny z koszem, tak? Akko ma do koszenia jeszcze 2 minuty, niby tam pisze. Więc sobie to na spokojnie kosi. 80%. Tutaj jakiś dłuższy przejazd sobie zrobię. A może być w sumie ten nawet. To powinien prosto na wjazd wyskoczyć. Co mu tak ciężko ma? A, bo już może dużo zbiorników ma do tego. Bo patrzcie, że przed chwilą miałem 30, nie? A już jadę 15 tylko. Bo silnik nie domaga. A widać, że dupa mu dość bardzo siada już. No, jednak silnik tutaj by się przydał lepszy. Oczywiście jest opcja lepszego silnika, tak? Ale ja nie założyłem. Nie to, że nie zauważyłem, tylko nie założyłem go. O. Bo ja myślałem, że on sobie da radę. No ale po prostu on by sobie dał, jakby miał 37 tysięcy litrów pojemności. Na tej podstawowej, oryginalnej, znaczy realnej, powiedzmy, no tak, na tej realnej pojemności to on by dał radę. Z tym silnikiem, co ma, a tak to nie da rady. Bo jest za dużo zbiorników do... za... no i... no... Jest za duże obciążenie na ten silnik, o. Za duża masa, o, może tak. Tak, tamten silniejszy silnik to wiadomo, żeby dał radę, tak. Wiecie, pod koniec już nawet... o, nawet pod koniec już nawet 10 jechałem. Dobra, złożę chyba ten header. Będzie najwygodniej. Widzicie, ja nawet nie kosząc jadę już 10 godzin. Więc po prostu tu silnik robi bardzo dużą robotę. Tutaj trajban też kosił te pole. Powiem wam, że miał co robić tutaj w tym polu. Nie no, ale widać, że header jest dużo wyżej, nie? Niż tył. Bo tu widać, że już koła idą... no w asfalcie idą te kostki. Znaczy bieżnik, o. Bieżnik idzie już w asfalcie, nie? Cały. A z przodu idzie normalnie sobie po powierzchni, jakby tak można powiedzieć. No ale jakby nie było pół pola, skosiłem, nie? Teraz zobaczcie, tak to szybko wysypuje. Będzie się fajnie. Może troszeczkę bliżej by się przydało podjechać, tak? O jedno kółko. O. O, jeszcze dobrze. Do 75 ton. Widzę, że do 75 ton jest ok. Do 75 ton jest ok, a dalej już jest trochę za ciężko dla tego. No
No i pewnie te 75 ton jeszcze będzie z tego pola. No i dobra, wracamy na pole, piszemy na godzinę. Kto tam zakończy pracę? Kombajn. Fynd. Zwierzęta są szczęśliwe. No teraz to on idzie jak diabeł. A raz się rozpędza. Od razu idzie, wyrywa. No i tego na dziewiątkę przestawię. To kurde, znowu wózka nie wziąłem. Bo wózek stoi na gospodarce znowu. To nawet chyba go było widać, pokazywałem go nawet. Ciekawe, czy się to w ogóle zmieszcza. A, no taki, no. Troszeczkę za szeroki ten kadrys. O 20 cm. Teraz przejdzie. Jeszcze nie miałem tego mojego ideala zmienić. Musi zmienić. Zmodernizować kiedyś. To jest za dużo polityka. Trzeba tutaj na pole wskoczyć. Ja miałem od razu polem przeskoczyć. Ja miałem polem przeskoczyć i dopiero tutaj wjechać przed mostem na asfalt. Nie wiem, co jest tutaj, ja już za długo chyba gram tego farminga, bo widzicie, ja już nawet każdą latarnię złapię. Iceman 2-5? Zobaczmy. No tu kolejne pole soi, no ale nie mogę kupić. Gdyż fizycznie mnie nie stać. No pewnie z 200 tysięcy jak nic. Dobra, czwarty punkt. Nie, dobra, tu nie ma okna. Mówię, a tego, żeby szybko ogarnąć, to ja zrobię taki trochę nielegalny sposób, no ale zawsze go używam poza odcinkami, więc przemieszę się szybko na silos, wysypię i postawię go do dalej do puszenia. Ten tam jeszcze ma raz, dwa przejazdy z tego co widzę. No, 2 minuty jeszcze, więc dwa przejazdy. No i dobra, tu mu zostawię przyczepę i niech stoi. A my wsiadamy, a ja wsiadam do trybun i jedziemy dalej. Widzicie, to jest to, co mówiłem. Pusty zbiornik zaraz idzie 30 na godzinę. Bo ja mówię, właśnie w tym przejeździe obok mówię, że fajnie się 30 na godzinę jedzie, tak? A potem jeszcze się obróciłem i nagle 15 jechało. Pod koniec już nawet tam na samym końcu pola już 10 na godzinę jechało. Bo jest za dużo w zbiorniku, no. I tyle. No i teraz jeszcze ten przejazd taki długi i wtedy będzie ten klinik, więc raz, dwa to będzie skoszone. Potem wapno, no bo jest 20 minut już. Żywiec poważnie. Nie mogę. Nie. A.
Aha, wys. No fajnie to idzie. Ty, bo zaraz kolejna godzina tego trajbana skoczyła. Pewnie na headerze już skoczyło, bo zabrało mi 5000. Więc możliwe, że. Nie, no w sumie chyba 5000 powinno zabrać za header. Czy w sumie header był drogi, bo header chyba 100 tysięcy kosztował, a kombajn sam kombajn wykosztował chyba 6-70 tysięcy tam z modyfikacjami. Na 70 albo 80 tysięcy z modyfikacjami kosztuje ten kombajn. No a sam header 100 tysięcy, no to jest. To czy ten header zrobił przez to, że ma swoją szerokość i jest składany, tak? Przez to, że on jest składany, to też dużo kasy ciągnie. No ale dobra, nie. Dobra, ten tam się sypie. Ten tam kosi. Jeszcze. 50% na półkulka. No dobra. Śmie to tam akurat wisi, nie? Ile on tam robi na jednym. Ważne, żeby było skoszone i tyle. W sumie, jak już tak jadę, to pojadę sobie tutaj po tym skosie. Żeby to też trochę inaczej kosić. To raz, a dwa, że tam wiecie, o co chodzi. Że im dłuższe paski, tym szybciej skoszone, nie? A im szybciej skoszone, tym szybciej będzie wapnowanie. Bo wapnowania akurat jest dużo na tej mapie. Znaczy w sumie na Hulberonie też było dużo. Ale to tam jakoś sobie ogarnąłem w czasie żniw. A ten odcinek jeszcze muszę wrzucić dzisiaj, nie lepiej. Nie wiem, chyba ten odcinek wrzucę i wyjdę z kompa już, bo już mi trochę łeb paruje od tych żniw i tego wapna. No jak dobrze, że jutro sobota, nie? Znaczy, ja wiem, że jest sobota, ale dobrze, że jutro będę sobie nagrywał siebie z 15. Chociaż trochę odpocznę sobie od tych żniw. Sobie jutro też będę musiał siać na nowej serii w 19. Bo jutro będzie nowa seria na kanale. Zobaczcie ta jaka. Bardzo ładna, fajna, podoba mi się już. Co naprawdę nagrałem tylko jeden odcinek, ale będzie regularnie. Dobra, syp to szybciej, żeby mi druga godzina nie wskoczyła. Dobra, jest 1.9, jest ok. John Deere skończył robotę. Bardzo ładnie. Tutaj 22 oczywiście jest moje. 27. Tylko tam kupowałem za tą kasę z soi. Kombaj mogę rozłożyć. Bo tutaj zaraz kolega będzie kosił. Szósty punkt, przepraszam. Tego pojadę wysypać tutaj na pociągi, bo jest bliziutko. A fendem zawsze warto się przejechać. Robi robot. No, robi robot. Tyle starczy. O, 1700 wynagrodzenie pracownika. Właśnie, ja promocji nie sprawdzałem, ty byłeś sierpień. Ostatnim byliśmy na lipcu. A ja promocji nie sprawdzałem. Aha, super, że nie ma żadnej promocji. To też dobrze. A jak tam żarcie dla krów? No, jest pełno. O, mleka jest pełno. Trzeba to wywieźć.
To w kolejnym odcinku będę wywoził. Bo w kolejnym odcinku podobnie będą siewy już. A wręcz na pewno siewy, no bo już nic innego nie mam do roboty na tym trybie. Bo dzisiaj trochę połapnuję. To wam pokażę. Zresztą. No tak ściekało się, idę zobaczyć ile mam krów. 20? To 38 już. Kiszonki 22, no to tutaj. Jeszcze te kiszonki jest. Tako. No teraz zapalił, bo było coś. A ty strasznie cicho mam go. Chyba, że znowu mi się coś w dźwiękach poprzestawiało. Nie, no to nie może być. Świeci sobie nie. Nie wiem. Dobra, nie masz. Nie, no ten baran się zablokował, nie. Bo nie trafił. Wtedy prawdopodobnie będę musiał wsypać go ręcznie. Dopiero go puścić. No bo nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. 27 minuta. Brzmi interesująco. Dobra, dawaj, dawaj. Jeszcze 10 minut odcinka i koniec. Zwapnuję sobie 7 i 6 tylko. A resztę sobie poza odcinkiem muszę wapnować. No bo po prostu jedna ekipa będzie chciała, a druga będzie wapnowała, tak? Przecież mogę sobie Landiniego na przykład do wałów zaczepić. O! Też nie głupi pomysł. Landiniego sobie do wałów na przykład zapnę i tyle, tak? Bo Fendt z Deutschem będą siały. To na dobrą sprawę mam się jeszcze Jera i Deutschfara, tak? 8. To DV, więc w sumie nawet to z nim może zostać nawet z tym przyczepą. Nowo partego. Zobaczymy, ale jakiś w sumie ciągnik, jakiś Big Boot by tutaj się przydał z średnikiem dużym, bo ja tego nie widzę. Bo ja tego siać nie widzę tymi 15 moimi. Bo to trochę troszeczkę zejdzie. Tam gdzie aktualnie dość farwapnie, to tam każdy kurs tam godzina 20 wyskakuje. I to jest w sumie nawet półtora godziny w sumie można powiedzieć, no bo on pod te góry ciągniki po prostu siadają. Nie ukrywajmy, ale ciągniki siadają pod te góry. Tam pod tamte, tam są takie góry na tym polu. W sumie jak dookoła na tych łąkach. Bo pola są akurat płaskie tutaj. Nie wiem, czemu tak jest akurat zrobiona ta mapa, no ale... Że pola są płaskie, ale te łąki są tak górzyste, że to... Że to tam nawet ciągnik... Prawie 300 koni jeździ akurat teraz rozrzutnikiem. Pamiętam, jak ja tego Fenda 415 koni zapiałem. Bo on chyba tyle ma. Jeszcze nawet zaraz sobie zobaczę, jak Fend ma koni. Tak, 415, no to dobrze mówię. 415 koni, a i tak siadał z tym rozrzutnikiem, nie? Tutaj na tych łąkach siadał nawet Fendt. Tutaj wapnowałem... Tutaj chyba Steyerem wapnowałem. A Fendtem tutaj od tego momentu wapnowałem. Tutaj też siadał Fendt jak cholera. I 415 koni, gdzie rozrzutnik wymagał 150 koni. Przeskok niesamowity mocy była. A i tak
miał co robić. Więc tutaj nawet Bigfoot nie pomógł. Bigfoot to chyba z tymi 15-metrowymi silnikami by musiał jeździć, bo inaczej to ja tam nie widzę, żeby to tam coś większego ciągnąć pod tą górę, nie? Naprawdę. A tu akurat jest oryginalna prędkość ustawiona. W sumie tutaj dawno nie było tego używane, ale to dobra prędkość jest 18. Tam na rozrzutniku też jest chyba oryginalna prędkość, więc niech sobie tak jest. Tylko ja muszę taki szybki mix zrobić, bo ja muszę wsiąść do Deutschfahra i zrobić tak. Tylko ma jeszcze tonę, to ja muszę zrobić tak. Napełnić mu wapno i on sobie jedzie dalej. Bez zatrzymywania się. To jest piękne. Dobra, ja połowę mojego pola zwapnowałem, więc jeszcze szóstka zostanie. No i tam kawałek... Kawałek 11 sobie zacznę. Chyba 11 z 13 będę zwapnował. Tutaj 10 jak zostanie. Znaczy, no i tak to będzie zostanie dlatego. Dla Steyera, no bo ten tutaj nie zdąży tego zrobić, bo tam jest za duży kawał. Po prostu ma mniejsze, bo on ma 12 metrów, tak? A tu masz... Przecież te szyny wysiewające 18, no ale... Ale tutaj też duża różnica w terenie, tak? No tutaj jest płaski teren, a tam są same góry, gdzie on tam jeździ z tym rozrzutnikiem, więc... Nie, ja mówię, nagrywam ten odcinek i wrzucam go szybko. Albo w sumie mogę na jutro go wrzucić, tyle. Bo jutro i tak będę na kopie od rana. Czy to na pewno o 10? Nie, nie mogę o 10 być, bo Dawid będzie leciał. Dobra, to ci się coś wyłączy. Tedy ja. No i elegante. To jest ten Sylwester szwagra. Znaczy, no w sumie już dawno jest po Sylwestrze, więc... Nie wiem, jak było na Sylwestrze naprawdę. Ale myślę, że tam dość grubo mogło być. I tam jeszcze w Nowy Rok jakiś odcinek będzie nagrywany. Jak przyzwieje. Jak nie, to dopiero w środę pewnie. Gdzieś na środę nie mam odcinków. Do środy. Przecież może jutro ogarnę, zobaczę. Na środę by wypadał... Nie, miałam na środę. Dobra, ty, zarobiście. Ja mam na środę, bo to nowa seria przecież na jutro. No tak. A M Criteria dopiero czwartek. Dobra. Dobra, już wszystko wiem. Ej, to fajnie, że to nowa seria jest, bo... Dzięki tej nowej serii... Teraz mam trochę więcej luzu pod nagrywanie. Można powiedzieć. Bo poniedziałek... Poniedziałek głosowy, wtorek głosowy, środa przerwa, tak? Na środę mogę sobie nagrać tak naprawdę, kiedy chcę. W czwartek głosowy, piątek głosowy. I sobota... I wtedy sobota wychodzi znowu głosowy, bo chodź balerny, tak? No, a niedziela, no to wiadomo, że wiem, może. Ale myślę, że to wiem, może też tam długo nie wytrzyma. Myślę, no to w sumie jeszcze trochę jest roboty, no ale... Ale mówię, teraz jak ja ten milion zarobię, no to będę musiał kupić na pewno sobie jakąś beczkę do gnębicy, żeby trochę gnębicy rozlewać tam był. I wiem, co muszę ogarnąć sobie tam. Czy sobie przyczepę do obornika jakąś dużą ogarnąć. I tyle. O, ale już nie raz taką miniaturkę robiłem, nie? Więc nie. Ale nie mówię, tą szóstkę tylko tu złapnuję i kończę, bo... Już 3:15. A to nie chodzi o godzinę, tylko chodzi o to, że już 35 minuta odcinka jest. Ale też wiadomo. Wolałbym się położyć, sobie ogarnąć, coś pooglądać, tak? Niekoniecznie biedaka, no ale...
taka pierwsza na myśl mi przyszła. No może... Może od nowego roku sobie zacznę oglądać serial, który w sumie był w 2014 roku nagrywany. The 100, jakby ktoś chciał wiedzieć. Albo The 100, jakby ktoś nie wiedział. Bardzo fajny. Ja w ogóle nie wiedziałem o takim czymś, tylko to po prostu nie wiem w sumie, jak to wyszło. W szkole na polskim to oglądaliśmy w 8 klasie. W 8 chyba, albo 7. Ale chyba w 8 klasie, no. Myśmy oglądali to. Zresztą, ktoś chce znać fabułę, to niech sobie wpisze Hesto i tyle. I tam jest wszystko opisane. Tam jest 7 sezonów tego, więc w sumie jest co oglądać. Znaczy, no to jest pod... Jakby to powiedzieć... Pierwszy sezon ma 13 odcinków chyba, drugi ma 16. Trzeci też ma chyba 13. No jakoś... No, ale tam mają chyba po 14 odcinków. Powiedzmy, że każdy po 14 ma, tak? No i tak to wygląda, nie? I tam co roku był nowy sezon nagrywany. Jakoś tak to było. No i elegancko to idzie, nie? Tararara. No i dobra, ja dziękuję. O, tu takie Żyda zrobiłem. W sumie tutaj nie dorzucam nawet, ale... Dobra, w sumie niech tak jest tam. Już się cieszę, że jest złapowany. Się będę żegnał, no bo już czas. A nie, tego Żyda tutaj poprawię, bo on mi to tak trochę psuje. Wizerunek tego pola. O, dokładnie ten. No i dobra, zagarnięty. Muszę to trochę ładniej będzie wyglądać. No i dobra. Ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć i pa, pa.